Danuta Stenka. Rodziła się 10 października 1961 roku w Sierakowicach. Polska aktorka teatralna, filmowa, radiowa i dubbingowa. Jako aktorka zadebiutowała w 1984 roku na scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie. Następnie grała również w Teatrze Nowym w Poznaniu oraz w warszawskich teatrach dramatycznym Rozmaitości Narodowym. Od 1988 roku występuje w Teatrze Telewizji. Na ekranie zadebiutowała rolą Elżbiety w filmie telewizyjnym Rozmowy o miłości. Do najważniejszych ról w jej karierze aktorskich należą występy w filmach Cudze szczęście, Chopin, Pragnienie miłości, Nigdy w życiu, Katyn, Idealny facet dla mojej dziewczyny, Uwikłanie i Nadżycie. Oraz w serialach telewizyjnych Boża Podszewka, Pogoda na piątek, Lekarze nieobecni. W dubbingu została zapamiętana jako Biała Czarownica w serii filmów animowanych Opowieści z Narni, Gertruda z Zaplątanych oraz Galadriela w trylogii filmów Hobbit. Jest zdobywczynią licznych nagród filmowych, w tym 5 Złotych Kaczek, 2 Orłów i Złotego Mikrofonu. Laureatka Grand Prix na 61. Kaliskim Spotkaniu Teatralnym Festiwalu Sztuki Aktorskiej 2021 roku za rolę Charlotte w przedstawieniu Sonata Jesienna i Gmana Bergmana w Teatrze Narodowym. Uhonorowana srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wielokrotnie uwzględniana w rankingu 100 najcenniejszych gwiazd polskiego show biznesu, sporządzonym przez magazyn Forbes. Najwyżej w 2009 roku na 25. miejscu. Urodziła się 10 października 1961 roku w Skierniewicach, a dzieciństwo spędziła w Gowidlinie na Kaszubach. Jej matka była nauczycielką języka rosyjskiego, a ojciec elektromonterem. Ma starszego o 2 lata brata, Eugeniusza. Ukończyła klasę o profilu matematyczno-fizycznym 1. Liceum im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach. Po maturze uczyła języka rosyjskiego w Gowidlińskiej szkole. Danuta Stenka wystąpiła w takich filmach jak Rozmowy o miłości, Sprawa kobiet, Jakub, Łagodna, Prowokator, Gnoje, Nocne graffiti, Odwiedź mnie we śnie, Szczęśliwego Nowego Jorku, Cudze szczęście, Ekstradycja, Ostatnia misja, Cud pury mowy, Quo Vadis, Chopin, Pragnienie miłości, Wszyscy święci, Nigdy w życiu, Kochankowie z Maraony, Pitbull, Bezmiar sprawiedliwości, Ryś, Katyń, Ladies, jeszcze raz, Idealny facet dla mojej dziewczyny, Dzieci Ireny Sendlerowej, Randka w ciemno, Ciacho, Das, Uwikłanie, Nadżycie, Kamienie na szaniec, Planeta Simpli, Zgoda, Listy do M3, Wilkołak, Planeta Simpli 2, Czarny Mercedes, Planeta Simpli 3, 1800 gramów, Salt Gold, Sala Samobójców, Hater, Listy do M4 oraz wystąpiła w takich serialach jak Krimen, Mama, Nic, Maszyna Zmian, Boża Potrzebka, Ekstradycja, Twarze i Maski, Na Dobre i Na Złe, Zaginiona, Magiczne Drzewo, Boża Potrzebka 2, Pitbull, Bezmiar Sprawiedliwości, Pogoda na Piątek, Tajemnica Twierdzy Szyfrów, Odwrócenie, 39,5, Czas Honoru, Niania, 1920, Wojna i Miłość, Instynkt, Lekarze, Bez Tajemnic, Ojciec Mateusz, Telefon 110, Wojenne Dziewczyny, Diagnoza, Bez Skrupułów, Nieobecnie.